Więc jeżeli chodzi o Jurkę, no jest to partner bardzo w porządku, bardzo wspaniały kolega, z tym, że na początku miał wielkie nieszczęście i to nieszczęście miałeś właśnie przed chwilą szczęście sfotografować, a mianowicie wpadł w szereg zastępstw. Ponieważ był młody, pełen ochoty do pracy, a ponadto ma tę nieprawdopodobną małpią łatwość wykonywania tego zawodu, wobec tego w małpi sposób zdublował paru kolegów. I to bardzo dobrze. Marka Walczewskiego w matce, Wojtka Przemiaka w tej sztuce. Z tym, że naturalnie to, co robi Wojtek w porównaniu z tym, co robi Jurek, nie należy w ogóle porównywać w żadnych kategoriach, dlatego że to jest jak gdyby zawsze kradzież. Nawet w przypadku aktora z prawdziwą indywidualnością, myślącego i utalentowanego, jak w przypadku Jurka, zawsze jest to kradzież od pierwszego aktora, który po prostu jest twórcą postaci. Jest to pewne piętno, którego nie przeskoczysz. Naturalnie, naturalnie. Druga sprawa to właśnie... Na co więcej ty tak działasz, żebym tego nie przeskoczył, bo... Dlaczego tak działa? No bo masz swoje piętno z tamtym partnerem i... A nie, wiesz, to wiem, jak to zastępstwo się organizuje. Szybko, błyskawicznie, za tydzień, za 7 dni i trzeba siłą rzeczy jak gdyby naśladować poprzednika. Bez względu na to, czy był taką wielką indywidualnością, czy nie był. A druga sprawa, którą okropnie chciałbym ci powiedzieć, tak jak kiedyś chciałem powiedzieć Hopferowi, że nie powinien już występować w Studio 2, dlatego że staje się gwiazdorem, w związku z tym nie wierzę w to, że może mówić sensownie o sporcie, tak tobie chciałem powiedzieć z okazji tej audycji, ponieważ ja nie uwieczniam się w twarzach teatru. No bo nie chciałeś. Tak. Nie chciałem, dlatego że mam prawdziwy powód, w moim pojęciu prawdziwy. Otóż uważam, że jest czymś, poza tymi pozytywami, o których wspomniałeś mi tam, jak paliliśmy papierosa, to jest jedna rzecz w ogóle okropna w tym, a mianowicie ta, że odbierasz to aktorowi, co jest najbardziej w nim czarowne, aktorowi teatralnemu, że pojawia się na chwilę, że to nigdy nie powtarza, a ty robisz jeden bydlęcy zabieg, a mianowicie uwieczniasz to. I moment uwiecznienia tego aktora jest jak gdyby już jego klęską. Ja rozumiem, że potem będą go oglądali. To jest potrzebne. Komu to jest potrzebne? Ludziom. Fotografujesz aktora w teatrze. Wobec tego musiałby znaleźć nieprawdopodobnie sprytny, inteligentny, telewizyjny walor, odpowiednik tego, co on robi w teatrze. Odbierając klimat sali, tak, czasami się to znajduje, czasami się nie znajduje. Tak, a jak my kręcimy te kawałki? Po skończonym przedstawieniu, zmordowani, zmęczeni, gdzieś tam się oczywiście zaaranżuje jakąś sytuację do kamery, no bo jakże inaczej, ale nigdy nie osiągniesz tego stopnia napięcia, tej klasy, którą reprezentuje aktor w teatrze, no tego klimatu, tego, co się, wiesz, zmysłowo jak gdyby wyczuwa w teatrze.